Już jestem, słuchajcie. Witam serdecznie. Słuchajcie, nadszedł czas, już jak już wiecie, z tymi pogadankami. Jest na tej zasadzie, że już troszeczkę tam wiecie mniej więcej modulacja AM, FM i co to jest CW. I troszeczkę było SSB. Więc słuchajcie, tutaj jest akurat leci transmisja, odbiornik SSB. I możecie sobie dzisiaj przy okazji troszeczkę posłuchać krótkofalowców na tym moim kanale, ale to nieważne, bo każdy może sobie zainstalować w swoim smartfonie taki programik Web SDR, czyli to jest programik dokładnie, zaraz wam powiem, tutaj możemy sobie wybrać dany odbiornik, który jest na żywo transmitowany w internet i możemy sobie go słuchać i nim sterować za pomocą właśnie tej aplikacji. Link będzie na dole w opisie do tej aplikacji, do pobrania jest on w sklepie Play. No i dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj go włączę, niech on sobie po cichu gra, żeby nam nie przeszkadzał. Kolejnym krokiem, którym bym chciał umówić, w sumie dzisiaj chciałbym umówić kolejne układy scalone, które są bardzo fajne i bardzo fajnie są zminiaturyzowane, słuchajcie. Teraz przełączymy sobie kamerkę. To akurat są wzmacniacze audio, oto te małe. I jeden taki... Moment, troszeczkę tutaj przyciszymy. Tak, ten jest wzmacniaczem audio 386, LM386. A tutaj mam taki bardzo fajny scalaczek. Jest to SA602. Może być jako 612. Momencik, bo mi się ostrość tutaj przestawia cały czas. Okej, słuchajcie. SA602, odpowiednik SA612. Może być AN602. Może być... co tu jeszcze takiego mądrego napisali, to nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Słuchajcie, tutaj mamy jego obraz, co on posiada w środku. Taki malutki scalaczek. Chciałbym zrobić mały odbiornik na takim scalaku, bardzo miniaturowy dla każdego. Chciałbym, żeby to też wyszło jako zestaw do samodzielnego montażu. No i nie ukrywam, będą koszta, że tak powiem, bo tych scalaczków musimy wykorzystać w sumie dwa. A kosztuje około 2 funtów, jeden, około 10 zł. I jeden wzmacniacz, taki, żebyśmy już słyszeli na audio, na głośniku. Oczywiście do tego musimy dołożyć jeszcze jakiś filterek w środku. A więc tak, co ten scalaczek posiada? Ten scalaczek posiada, tak jak tutaj już widzimy, regulator napięcia, czyli stabilizator napięcia wewnętrzny. Posiada też oscylator, czyli nasz generator lokalny, tak jakby, lub generator BFO. W jednym użyjemy przemiany jako, pierwszej przemiany jako oscylator lokalny, a w drugim takim scalaczku użyjemy sobie już za filtrem jako generator BFO, który będzie nam już odbierał sygnał pośredniej częstotliwości i go wzmacniał. Ponieważ tutaj on ma jeszcze dodatkowo wzmacniacz i mieszacz. I ten mieszacz jest bardzo fajnym mieszaczem, ponieważ pracuje nawet przy częstotliwości audio, co też już zostało to sprawdzone. Możemy sobie nawet na nim efekty różnego rodzaju mieszać, dwa sygnały, modulować jeden sygnał audio, modulować innym sygnałem. Także możemy sobie taki scalaczek, bardzo fajny scalaczek z tym mieszaczem użyć do efektów, na przykład do gitar. Czyli możemy zrobić na tym, zmieszać dwie częstotliwości, czyli jedną częstotliwość możemy zamodulować drugą częstotliwością. Czyli na przykład efekt tremolo. Czyli tak jak właśnie, bo to jest typowy scalaczek dla
radioamatorów, że tak powiem. Z myślą o radioamatorach. Chociaż niekoniecznie, bo udało mi się znaleźć ten stalaczek SA602 w radiotelefonie właśnie, tym Motorola, tym na GSM, nie? Z tego co tu widzimy, to jest 1997 rok, November 07. Słuchajcie, bardzo fajny stalak. Może byśmy dzisiaj sobie zaprojektowali taki mały odbiornik, właśnie miniaturowy odbiornik, który bym chciał, aby ten odbiornik po prostu poszedł w ludzi. Ja go sprawdzę, przetestuję i żeby jak najmniejsza ilość elementów była wykorzystana, jak najlepszy odbiór, czyli najlepsza jakość do ilości elementów. No i co poza tym? Poza tym to zapraszam do zbiórki na kolejny projekt, właśnie który się już zaczyna tutaj mi szykować. I ten projekcik będzie dopieszczony, zrobiony, zamówiony, zostaną płytki, oczywiście też na to są potrzebne, potrzebne jakieś fundusze, żeby to zamówić i żeby zrobić ilość tych płytek. Ja zaprojektuję to wszystko, także słuchajcie, no co, działamy. Dzisiaj jeszcze pogadanka, następny odcinek już będzie prototypowanie, że tak powiem, czyli będziemy tworzyć płytkę, tworzyć schemat. I w tej chwili praktycznie tak sobie się zastanawiam, czy jeszcze nie użyć do tego radia oprócz tego scaloka, bo mam tylko jedną sztukę. Niestety, jeśli ktoś ma, to z chęcią na maila napiszcie. Prawdopodobnie w sklepie Botland jest ten scalak do dostania. Także jeśli ktoś by mógł, to nawet 10 sztuk bym z chęcią, że tak powiem, zamówił. Ale jeszcze się o tym okaże. Dobra. I teraz tak. Zrobimy najpierw na tym stalaczku. Ten stalaczek jest akurat fajnie ogólnie dostępny. Ten co opisywaliśmy w ostatnim odcinku. TA7358 AP. I ten stalaczek będzie nam robił jako głowica. A ten stalaczek będzie nam robił jako reszta odbiornika. Czyli co? Słuchajcie, rysujemy dosyć dokładny, blokowy schemat radioodbiornika na pasmo SSB. Ok, słuchajcie, czyli tak, na początek co ma być pierwsze? To jest dosyć fajny, właśnie ten scalak, który tutaj wam dzisiaj zaprezentowałem i sobie z noty katalogowej zróbmy sobie taki szkic, jak to będzie wyglądać, bo tutaj nie będzie ani żadnego syntezera PLL, ani nie będzie, będzie po prostu oscylator przestrajany. On jest dosyć stabilny w tym scalaczku, w tym właśnie w tym malutkim scalaczku. No i dobra, to jedziemy po prostu z rysowaniem schematu blokowego. Czyli robimy tak, na początku mamy sygnał z anteny, dochodzi do filtra pasmowego, czyli musimy wydzielić sobie nasze pasmo 80 metry lub jakieś inne. Jeśli ktoś będzie chciał, to na każdą jedną częstotliwość damy radę zrobić ten... znaczy na każdą częstotliwość bodajże chyba do 80 czy do 100 MHz maksymalnie. Teraz ja wam powiem, żeby nie skończył, do 45 MHz pracuje ten scalak. Ten pierwszy, ten malutki. Tamten za to był bogatszy, nie? Ten od NTP. Czyli on potem pracował do 120 MHz. Równie dobrze możemy go puścić pierwszego. I wtedy będziemy mogli sobie stroić właśnie. I tutaj się zaczynają schody. Po prostu chodzi o to, żeby potem to miało taką funkcjonalność, żeby w każdej chwili było można sobie to rozbudować, zmienić, żeby i żeby to było wielkości maksymalnie paczki pudełka papierosów.
o dajmy na to, nawet może mniejsze się uda zrobić. Chodzi o to, żeby to było małe, podręczne i żeby było można sobie sterować, znaczy szukać, no odbierać częstotliwości amatorskie. Czyli jednym słowem tak, filtr musi być jakiś malutki, czyli zrobimy w ten sposób, żeby już nie motać tym dla was mikrohenerami tych cewek, żebyście nie musieli, to zrobimy to wszystko na dwojnikach już kupnych. Także zróbmy sobie tak, BPF filter. I teraz tak, sygnał dochodzi z anteny, słuchajcie, do filtra, przechodzi przez filtr i trafia nam, no teraz właśnie się zaczyna, muszę sobie wybrać, czy ten TA. I wiecie co wam powiem? I pójdzie pewnie ten pierwszy, to będzie ten TA, jako nasza głowica. Jako nasza głowica TA7358AP. Czyli trafia sygnał na jedynkę na RF amp, czyli na wzmacniacz z naszej głowicy. Musimy wzmocnić już te trochę węższe pasmo niż przychodzi z anteny. To dochodzi do anteny. Dobra, trafiło to na wzmacniacz. Ze wzmacniacza trafia dalej na mikser. Mikser to będzie kółko. OK. Tu mamy mikser. To wszystko mamy na razie jeden ten salak, ten TA. Teraz jedziemy sobie z tego miksera. Jest tutaj oscylator. Słuchajcie, robimy miniaturowy odbiornik SSB jako zestaw kit do samodzielnego montażu. Także jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, zapraszam do zbiórki projekt przez PayPal. Oczywiście wszystkie fundusze, które tam do tej pory są, pójdą na rozwój tego projektu. Także żeby to już po prostu zrobić, zamówić te płytki PCB, żeby zrobić do tego konkretną obudowę, albo zamówić konkretną obudowę. To zależy, ile się tam nazbiera. Dobra, jedziemy dalej. Mamy tutaj nasz VFO. VFO. I teraz tak. Tu oczywiście ten salak jeszcze ma regulację, ma tam wyjście jest na szóstce. Oscylator. Z oscylatora jeszcze pogonimy sobie napięcie vericapu, czyli musimy sobie tutaj zrobić stabilizator. W sumie tutaj to nie będzie potrzeby, ale tutaj napiszemy sobie, że tu mamy regulator. Regulator VFO, czyli nasze pokrętło, potencjometr taki wieloobrotowy, który będzie nam sterował VFO. No dobra. Teraz tak. Wyjście z miksera, to będzie mikser, wzmacniacz PA, dajmy na to, trafia już nam na drugi scalak. Drugi scalaczek będzie robił nam zabifo, czyli trafi nam to na wzmacniacz, jedynka, dwójka to jest wzmacniacz sygnału. Czyli jednym słowem tak, trafi to nam na kolejny wzmacniacz sygnału, czyli rysujemy sobie wzmacniacz sygnału, tak jak tutaj mniej więcej się rysuje. OK. I to będzie PA pośrednia. PC. OK. Wzmacniacz pośredniej. Ale nie może on tutaj jeszcze trafić, słuchajcie, bo jeszcze pomiędzy tymi scalakami musimy zastosować filtr i dopasowanie tego filtra. Czyli tutaj musimy wstawić
rezonatory kwarcowe. Ja to sobie zrobię w ten sposób tutaj, żeby już tego nie kreślić. I to będzie nasz filtr. Filtr. OK. Jedziemy dalej. Tutaj trafi nam na mikser kolejny. Już częstotliwość pośrednia. I oscylator lokalny z tego scalaka. Tutaj mamy oscylator. Oscylator z tego miksera pojedzie tu. I to będzie nasze BFO. BFO. I to będzie, żeby było, to będzie to na kwarcu. No i teraz tak, co my tutaj mamy dalej? Z oscylatora mamy wyjście, czwórka, piątka to wyjście. Czwórka, piątka to wyjście, słuchajcie, mamy dalej wyjście. No i teraz mamy już ostatni scalaczek, to będzie już ten scalaczek LM386 i to będzie nasz wzmacniacz, czy słuchawkowy, czy głośnikowy. LM386 w trójkąt jako wzmacniacz i ten sygnał będzie wychodził na głośnik. Głośnik. Na początek jest taka, tego typu koncepcja, żeby to zrobić na trzech scalakach. Pierwszy scalak będzie tu się kończył. Ta część to będzie jeden ekran. Zrobimy sobie o w ten sposób. Zaekranujemy sobie to. Ja tutaj teraz rysuję ekrany. Jak to będzie zaekranowane. Drugi ekran, drugi blok to będzie o to. Tu sobie przegonimy, czyli filtr. Blok filtra też będzie zaekranowany. Trzeci to będzie zaekranowany scalak, ten LM razem z BFO. To będzie kolejny ekran, kolejny moduł. OK. I to już LM, już MC, tutaj napiszemy MC, już będzie poza ekranem, czyli na płytce. Myślę, że to powinno pięknie, ładnie zagrać i przede wszystkim być malutkie. Czyli robimy tak. Moment, muszę sobie tutaj światełko zapalić. Powiem dosyć słabo. Widoczność. Tak jest. To jest ten scalak. To jest ten scalak. I to jest ten scalak. Ten scalak. I teraz tak. Musimy sobie przejrzeć dokładnie noty katalogowe. Słuchajcie, przejrzeć dokładnie noty katalogowe, ponieważ w tych notach katalogowych, ja to sobie odstawię, ten blok, blokowy schemat, który narysowaliśmy, żeby poznać zasadę, jak to ma działać, słuchajcie, to dlatego był, jest rysowany schemat blokowy. Co tu piszę? Przestawić na coś innego. Dobra. I teraz tak.
przeglądamy sobie noty katalogowe, ponieważ tutaj są noty aplikacyjne. O, słuchajcie, na przykład tego scalaczka malutkiego, tego SA602, czy tam 612, mamy w nocie katalogowej, słuchajcie, co on potrafi. Tu jak był testowany, tu jest wewnątrz jego, wewnątrz to, co się znajduje w danym bloku. Zresztą w sumie to jest chyba tylko jeden blok w nim. Ale tutaj mamy na przykład rozpiski, słuchajcie, jak podłączyć sterowanie heterodyny. I zobaczcie, tutaj mamy wyjście z piątego pinu, to jest akurat wyjście. Tutaj mamy jak podłączyć piątkę do filtru kwarcowego. Jak impedancję rozpisana 3,5 kOhma jest przy teście. Będziemy musieli też to przeliczyć, czy zrobić filtr w ten sposób, że ławik, kondensator, tylko że tutaj jakiś jest nastawny, no to wtedy on jest filtr regulowany. A mnie interesuje podłączenie generatora w tej chwili BFO, czyli kwarca. Słuchajcie, tu mamy cewkę, tu mamy cewkę, tu mamy XTL, czyli kwarc. Ale jeszcze gdzieś powinny być w tej nocie katalogowej jeszcze inne rozwiązania. O, zobaczcie, tutaj mamy na przykład z szóstego pinu cewkę 006 mikrohenra i diodę varicapem, czyli tutaj możemy sobie sterować częstotliwość przestrojenia scalaka, oscylatora, napięciem. Tu jeszcze jest podłączenie do syntezera, czyli do PLL, też będziemy omawiać w niedługim czasie. Będziemy też składać odbiornik na pasmo lotnicze. Będą też i nadajniki na demodulatory, modulatory, DSB, SSB. Jak powstaje jedna wstęga boczna, też będziemy to omawiać, bo będziemy składać niedługo też i nadajnik. Ale to zanim, niech wyjdzie sobie ten zestaw do odsłuchu. Żeby zostać krótkofalowcem, ja słuchałem przez 30 lat krótkofalowców, przez 30 lat. I wiecie, co wam powiem? Dopiero w marcu teraz prawdopodobnie będę robił egzamin. Znaczy, przynajmniej bym chciał się zapisać na ten egzamin, tylko jeszcze tam trzeba też jakieś układy wnieść. Tak, w marcu będzie koło mnie. SP4 okręg to będzie w marcu koło mnie. Nie wiem, czy zdam. Zobaczymy. Jeszcze nie podchodziłem. Kiedyś tam byłem na tym kursie, tam trochę w klubie krótkofalarskim też przebywałem tutaj u nas. Ale po prostu nawet nie podeszłem jakoś, nie było czasu, no. Zainteresowania były radiem konkretne, ale nie było czasu. Że tak powiem, człowiek na starość spełnia swoje marzenia, nie? No i dobra, słuchajcie, tu jedyny sposób, to mamy w ten sposób podłączony. Siódemka z szóstką przez kondensator i generator kwarcowy w ten podpięty sposób. Czyli będziemy musieli zastosować sobie ten układ jako BFO. Szóstka, siódemka. Co mamy na siódemce? Słuchajcie, bo tutaj się zaczynają robić schody. Tak, oscylator. To jest tylko szóstka, siódemka, to jest oscylator. Musimy patrzeć sobie na notę katalogową. Jak on jest tutaj zamontowany. O. Jak już sobie posłuchamy potem, posłuchamy, że tak powiem, krótkofalowców, to się troszeczkę nam rozjaśni ich te skróty Q. Będzie jeden odcinek poświęcony tylko wyłącznie skrótom Q, bo sam sobie zaczynam przypominać, jak to było, co to jest QRZ, co to jest QRM. QRM to mogą być burze na przykład. Chyba z tego, co kojarzę, bo już dawno tego nie... jakieś zakłócenia czy QRM-y to prawdopodobnie burzowe, niekoniecznie zakłócenia od elektryki na przykład, chociaż to też jest jako zakłócenie. QRZ to koniec nadawania.
No ale dobra, to nie na dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek sobie robimy ten zestaw do samodzielnego montażu. Czyli odbiornik wielkości pudełka zapałek. No może troszeczkę być większy, ale nie za dużo. To musi być wszystko maciupeńkie. Takie przynajmniej założenie. Robiłem już kilka tych odbiorników, ale to były kloce takie... Przecież widzieliście ten Johnny 80, to niby ta płytka podstawowa tego odbiornika jest mała, ale doszły też szczot czy częstotliwości cyfrowy, doszedł wzmacniacz audio na oddzielnej płytce i się stabilizatory napięcia na oddzielnej płytce były zrobione, także dobra. Nie przyciągam, bo to już było. A teraz jedziemy dalej, słuchajcie. Czyli robimy tak, BFO na tym XTL. Jedna rzecz, impedancja wejścia, wyjścia 3,5 kOhma, to musimy sobie wziąć pod uwagę. Bo filtr będziemy robić całkowicie inny. Filtr SSB zrobimy, ja dobiorę po prostu kwarce i nie będziemy się motać z jakimiś cewkami tutaj, tak jak tutaj jest. Cewki, kondensatory, jakieś filtry zmienne. Równie dobrze można by było zastosować jeszcze scalak. Jest jeden taki fajny scalaczek. Bodajże to jest 7400 czy 4000 równo. To jest filtr. Filtr dolnoprzepustowy regulowany w scalaku, ale to też nie mam takiego scalaka, także nie, na razie nie robimy. Robimy najprościej jak się da. OK, czyli tak podłączymy BFO, czyli drugą przemianę częstotliwości. Co jeszcze mamy w tym scalaku? Żebyśmy go postawili jako pierwszy, to byśmy zastosowali w ten sposób diodę varicapową, ceweczkę i tutaj byśmy sobie sterowali napięciem częstotliwość generatora, nie? Zaczyna się robić bardzo fajna sprawa. 6V zasilanie, zrobimy trochę mniejsze to zasilanie. Spróbujemy to zrobić właśnie. TA7358, jakie ono ma zasilanie? Żeby dopasujemy teraz sobie zasilania. RF, RF, GND, VCC, 5V. Ale pięknie, słuchajcie. 5V mamy zasilanie. Tego scalaka, tego. Także wszystko robimy na jednym stabilizatorku 5V i ten mieszacz też, ten NE też powinien zatrybić na 5V. No dobra, ale co my tutaj mamy, jak podłączyć sterowanie varicapu? Varicapu, czyli sterowanie napięciem. Szukamy sobie w nocie katalogowej, co weźmiemy do schematu. Co nam się przyda do schematu? Słuchajcie, wejście, sterowanie, zobaczcie, tutaj mamy rozrysowane sterowanie kondensatorem nastawnym, oto. Jest kondensator zwykły, obwód LC, LC i IC, czyli zmiana pojemności, nie interesuje nas to na razie, bo my nie chcemy w ten sposób, my chcemy, żeby sterować napięciem od jednego, dajmy na to, do tych 5V, które są stabilizowane. Czyli zrobimy sobie stabilizatorek. Słuchajcie, 100 MHz przynosi 10,7 pośrednia. Tutaj są nawet cewki indukcyjności. Zobaczcie, kondensatorów pojemności, indukcyjności cewek są rozpisane. Wszystko do tego scalaka w nocie katalogowej się znajdzie. Nawet są wykresy, tak jak w każdym zresztą. No, ale to jeszcze chyba nie wszystko, słuchajcie. Bo nie ma varicapu, a wiem, że miał podłączenie varicapu. Ja chyba nie wszystko wydrukowałem. Bypass w voltach. VCC. Oscylator Moni. Wiem, że ma możliwość, on już ma w sobie nawet chyba diodę pojemnościową. Także tylko na nóżkę doprowadzamy napięcie regulowane i dostawiamy w jak, tylko na którą i w jak. W jaki sposób. Jest, tu jest, słuchajcie, zobaczcie.
czyli bierzemy to, to musimy zawrzeć w naszym schemacie. Odwracam. Już odwracam. Zobaczcie, robimy tak. Jeden trymer od nóżki 7 do masy, bo to już wejście V oscylatora, czyli napięcie warika. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Zaraz zobaczymy. Chciałem zrobić ciemniej, wyszło, że jaśniej. Zrobimy dobrze. Niech tak będzie. Patrzcie, tak będzie nasza głowica wyjściowa, czyli nasza pierwsza przemiana częstotliwości w tym odbiorniku. Mamy dwa rezystory, tylko częstotliwość oscylatora. F oscylator. A czemu to jest frekwencja oscylator? Nie, to jest tylko wejściowy. Sygnał wejściowy trafia na nóżkę 6. Jak to było? Nóżka 5, nóżka 6. Tu. Wyjściowy. Tu już wyjście z miksera 6. Aha! Tu już mamy wyjście. Zasilanie. Dobra. Podłączenie oscylatora się odbędzie w naszym odbiorniku w ten sposób. Mały trymerek od nóżki 7 do... ja to spróbuję ustawić tak, żeby to był kondensator na sztywno, bez trymerów, żeby to było łatwiej można złożyć. Zmierzymy po prostu, ja sobie tutaj dopasuję, będziemy kolejne odcinki poświęcać właśnie temu projektowi. Siódemeczka to jest... To jest po prostu kondensatorek i przez kolejny kondensator, a czemu przez kondensator? No nie wiem, czy to wyjdzie. Dziwnie, bo jak ja tu puszczę napięcie sterujące warika, to jakim prawem on przez kondensator to napięcie ma dojść do diody pojemnościowej? A może to tak jest? No, no cóż, no przetestujemy to, zobaczymy, czy ten generator będzie zapracuje tak jak chcę, czy nie. Ale to mi się nie podoba, bo tutaj brakuje chyba, czekajcie, czwarta z 8 stron. Trzecia z 8 stron. Proton oscylator voltage. V oscylator 60 F oscylator 60 MHz. Ja tyle nie chcę, to będzie mniejsze. To jest 90 minimum, typ 165 max min 220 mV RMS. Czyli to wyjście oscylatora jest. Sterowanie to nie będzie walika, słuchajcie. To jest po prostu tylko układ do pomiaru częstotliwości tutaj w tym miejscu. Wyjście po prostu VO oscylatora, nie? A strojenie jest tutaj, na tym. Szukamy dalej, słuchajcie, bo to było w takiej nocie było, bo to, tu mamy to samo, to jest LA1185. Możemy sobie wziąć sobie z tego. Tutaj mamy oscylator, słuchajcie, też kondensatorem LC. LC. No zaraz zobaczymy, może coś się uda znaleźć, a jak nie, to zastosujemy diodę warikapową. No ale to element więcej. A wiem, że on ma w sobie oscylator. Fety. Hm.
Słuchajcie, tu jest praktycznie gotowy schemat całego zbiornika. Czyli wejście jednej przemiany oczywiście, nie całości odbiornika. Właśnie. Dobra, będziemy musieli tutaj to rozwiązać. Na pewno się znajdzie. Wiem, że ma. Ten scalak wiem, że ma. Musi być to w nocie katalogowej regulacja. Regulacja. Napięciem warikapowym. Czyli sterowanie częstotliwością napięciem. Tu coś mamy o oscylatorze, oscylator, aha, tu nie, to tam wpływ temperatury, napięcia. No dobra, zobaczymy. Dobra, ale ja nie będę przyciągał, bo to się zaczyna ciągnąć. Tu, do tej naszej jeszcze, zanim tutaj przejdziemy do LM-a, tego do napięcia do wzmocnienia audio, tu musimy jeszcze zastosować demodulator, nie? Znaczy demodulator. To nie będzie demodulator, to będzie już tylko filtr obwiedni, no w sumie demodulator. Czyli tu musimy, że tak powiem, to przesunąć dalej, a jeszcze pomiędzy tu wstawić filtr z miksera. I ja myślę, żeby zrobić to w bardzo fajny sposób. Już to robiłem. Kurczę, jeszcze długopis przestał pisać. O, już piszę, dobra. Już to robiłem w bardzo fajny sposób. Po prostu tą częstotliwość ona odkładała się na dławiku i dławik mi pracował jako demodulator AM. Czyli po prostu tak, miałem zasilanie puszczone właśnie przez dławik, przez rezystor, tak? Przez rezystor. Wiem, że to było w ten sposób, że rezystor, to było plus, był rezystor do zasilania. Później był dławik, tu wchodził sygnał, słuchajcie, z mieszacza. Tu wchodził sygnał. Tylko jak to było? To było bardzo fajne rozwiązanie, słuchajcie, bo sygnał WC, znaczy WC, już MC, ale pełny sinus sterował mi, że tak powiem, przytłumiał dławik. I ten dławik mi dopiero sterował właśnie wzmacniaczem. Muszę sobie to przypomnieć, bo to było dosyć fajne, ciekawe rozwiązanie i bardzo, bardzo fajnie to pracowało. Tak dosyć głęboka ta modulacja taka była, taka bardzo w stosunek modulacji do szumu był bardzo niski, czyli praktycznie było bardzo głośno, można to mocno wzmocnić, o w ten sposób, nie? Także rozwiążemy to tu w tym miejscu. Będzie coś takiego podobnego zastosowane. Ja to mam zastosowane w moim tym odbiorniku Johnny 80. Tym Johnny 80, nie? Dobra, mniej więcej przymiarki są. Słuchajcie, mniej więcej przymiarki są. Ja się biorę do rysowania schematu z not katalogowych. Po prostu będę to zaraz ogarniał. A was po prostu co? Zapraszam na kolejny odcinek, słuchajcie. Na kolejny odcinek z projektu kolejnego odbiornika, który będzie na pewno fajnie pracował. Już ja się postaram, żeby to dobrze pracowało. Zapraszam też właśnie do wspierania tego kanału przez PayPal. Tu na dole jest link.
i pod filmem też jest link. Także ja pozdrawiam i do następnej pogadanki o radio. A co, długie wieczory są, to trzeba jakoś ten czas spędzić w zimę. Przy okazji może czegoś się sam nauczę. Pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie.